Nazywam się Maja Puente i strasznie, strasznie, strasznie nie mogę się doczekać, żeby Cię powitać w mojej nowej serii, a mianowicie serii, w której będę opowiadać, będę Was zarażać historią mody, będę Wam opowiadać o różnych fajnych ciekawostkach związanych z życiem projektantów, z daną marką, z markami, które dobrze znamy, dobrze kojarzymy, no ale nie wiemy nic o tym, bo żeby przeczytać to wszystko, to trzeba przebrnąć albo przez stronę Wikipedii, albo przez biografię, a wiadomo, że nie każdy ma czas czytać takie rzeczy, a chciałby po prostu wiedzieć. Więc jeśli jesteś taką osobą, ta seria będzie właśnie dla ciebie. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od podstawowej projektantki, podstawowego domu mody, którą jak się zapytasz laika, to każdy ci powie. A mianowicie dzisiaj przedstawię wam kilka ciekawych newsików, kilka ciekawych faktów z życia marki i osoby, jaką była Gabrielle Chanel. Mam nadzieję, że ci się spodoba, no to zaczynamy. 1. Gabrielle Chanel pochodzi z biednej, na serio biednej rodziny. I wychowała się najpierw z rodzicami, potem jej matka umarła, to poszła razem z siostrą do sierocińca. I to właśnie w tym sierocińcu siostry nauczyły ją szyć, prasować i takich umiejętności, które jej bardzo szybko przydały. 2. Tak na dobrą sprawę, skąd się wziął koko? Nie od kury. Chociaż to nie jest takie złe skojarzenie, bo gdy młodziutka jeszcze wtedy, Gabrielle, śpiewała razem, żeby sobie dorobić, śpiewała razem z siostrą w barach, tak po prostu w formie takiej rozrywki, takiego grania, śpiewania do kotleta, właśnie śpiewały taką piosenkę, nie wiem, czy oglądałaś może film, oglądaliście film o Coco, to tam właśnie jest ta piosenka o kurce, która się nazywała Coco. No i ona tak śpiewała sobie, śpiewała, tańcowała i w ogóle, i tak fajnie było, i właśnie ci żołnierze tak pieszczotliwie, no chyba tak można to nazwać, nazwali ją Coco. No i stąd się wziął Coco Chanel i stąd też ten taki znaczek, który jakoś tak to wygląda. No. 3. Dobra, to skąd ze śpiewu nagle to wszystko przeszło do mody? A mianowicie, tak jak wspomniałam wcześniej, w sierocińcu Chanel nauczyła się szyć, prasować i tak dalej. I też zaczęła wykonywać, robić i generalnie projektować kapelusze. I tak to się wszystko zaczęło. Nie zaczęło się od ubrań, od butów, czy od tego, co teraz w sumie jest znane, bo tak na dobrą sprawę to kapelusze nie są takim nierozłącznym teraz elementem w stylu Chanel, marki, domu Chanel. W każdym razie, właśnie zaczęło się od kapeluszy i teraz kolejna ciekawostka, numer 4. Swój pierwszy butik właśnie z kapeluszami otworzyła w wieku 30 lat. Dobra, to tak. W piątce wymienię wam kilka największych osiągnięć, które totalnie przewróciły modę i nadały jej takiego wyglądu, jaki kojarzymy teraz. A mianowicie, Chanel co wymyśliła, co jej zawdzięczamy? Zawdzięczamy jej przede wszystkim małą czarną. Tak, to właśnie ona zaczęła nas ubierać w małą czarną, zaczęła nam pokazywać, że to jest klasyka, klasyk i w ogóle, że wow. I dziękuję. Bardzo lubię małe czarne. Bardzo. Właśnie tak na dobrą sprawę to w szafie mam głównie małe czarne, przez co potem jak chcę ubrać jakiś kolor, to okazuje się, że no nie mam, a w sklepie czego się łapię? No małej czarnej. Więc wow. I tak, to ona właśnie to wymyśliła. Chanel wymyśliła małą czarną. Zapamiętaj. Kolejna rzecz. Chanel tworzyła mniej więcej w podobnych latach jak Dior. I Dior, kiedy... Mówi się, jest takie... W książce to przeczytałam, że kiedy Dior jak najbardziej ściskał kobiety w gorsety, to ona właśnie je wyrzucała i to ona nas z nich uwolniła. Wyobrażacie sobie teraz chodzić w gorsecie? Znaczy ja wiem, że się kupuje nadal gorsety, czy to jakiś sukienek, czy coś, czy żeby właśnie po dłuższym noszeniu, żeby taką sobie zrobić taką talię bardziej ponętną, ale w sumie nie wyobrażam sobie na co dzień nosić gorsetu. No. Kolejna rzecz, oprócz tak gorsetów, to też zadbała o to, żeby
coraz bardziej skracać te długie, ciężkie spódnice, które wtedy były obowiązkiem. No nie można było pokazywać nóg. To było bardzo intymne. Tak jak teraz w sumie stopy w niektórych kulturach. W każdym razie właśnie jednym z jej osiągnięć jest to, że skróciła spódnicę, przez co to też zaczęło się, kobiety to pokochały i zaczęło się to tak przyjmować wszystko. I jeszcze, co jest też należy do jej osiągnięć, to Chanel ubrała nas w w sumie powinnam ten punkt, to co teraz będę mówić, powinnam dać do piątki, bo będę mówiła o perfumach numer 5. O kultowych, najbardziej kultowych perfumach, które każdy, każdy kto choć trochę interesuje się modą i wiele kobiet, tak jak wtedy, tak i teraz ich używa, bo to jest też kanon, tak? To jest klasyka. W każdym razie, skąd się wzięło numer 5? Bo to pewnie się może zastanawiać. Numer 5 wzięło się z tego, że Chanel uwielbiała chodzić do wróżek. Zresztą muszę przyznać, że wiele projektantów tak miało. Nie wiem. Teraz można byłoby sobie to wpisać w jakieś Google. Na pewno są jakieś wróżki online i to darmowe. No, w każdym razie uwielbiała chodzić do wróżki i właśnie jej wróżka przepowiedziała, że numer 5, że liczba 5, to będzie jej szczęśliwa liczba. Więc co zrobiła Chanel? Nazwała swoje perfumy numer 5, żeby każda kobieta mogła być szczęśliwa i żeby no, jej się udawało w życiu, bo to jest ważne, że sukces jest pisany czerwoną szminką, pamiętaj. Siódemeczka. Siódemeczka jest taka, że nigdy nie było takiego momentu w historii, żeby ta olbrzymia marka, olbrzymi dom mody Chanel w 100% finansowo należał do Chanel. Zawsze do Gabrielle Chanel jako w sumie ja tego trochę nie rozumiem, no ale tutaj chyba była taka zależność, że musiała sprzedać jakieś udziały w firmie, żeby mieć pieniądze na dalszy swój rozwój. Ale nie wiem. 8. Ósemka dotyczy butów. Butów takie, które mają czarne przody i generalnie są w takim kolorze kremowym, ekri, coś takiego. I to jest strasznie cwana rzecz, bo one zostały stworzone po to, żeby skrócić stopę, no bo no, ta czarna część no, to skraca stopę, a przez to, że to jest kremowe, to to się wtapiało w skórę nogi, kolor skóry, w odcień skóry i wydłużało nogi, czyli te buty zostały stworzone po to, żeby jak najbardziej wydłużyć i wysmuklić nogę. To jest sprytne, nie? Dziewiąteczka i zarazem ostatnia ciekawostka, ale moja w sumie ulubiona, a mianowicie jest taka słynna, strasznie słynna, jedna zresztą z It Bags, a mianowicie torebka Chanel taka pikowana. I właśnie ona się nazywa 2.55. To nie jest przypadek, bo właśnie nazwa powstała od daty, kiedy powstała ta torebka, a mianowicie luty 1955 rok. To jest bardzo sprytne i dobry sposób na nazywanie rzeczy, więc jeśli nie masz pomysłu na jakąś nazwę, to no, a brzmi super. I tak oto poznaliście 9 najfajniejszych według mnie ciekawostek na temat Chanel, marki i jej samej. Mam nadzieję, że ci się spodobało, mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się znowu. Będę opowiadać no powiedziałabym ci, ale to będzie niespodzianka, więc będziemy też o fajnym, tym razem włoskim domu mody, tak, przeniesiemy się z Francji do Włoch, fajne kierunki, zwłaszcza jak za oknem jest tak paskudnie, tak, to. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało, dajcie łapki w górę, no bo, no. I subskrybujcie i widzimy się już za niedługo.